to bardzo ważne, że wypadło niedzielę z tego dnia obchody według porządku roku liturgicznego, że będzie komemorowana w dniu dzisiejszym z ostatnią Ewangelią z niedzieli nad końcem mszy świętej. Natomiast cała msza święta jest obchodzona na cześć świętego Jana Chrzciciela. Oznacza to, że ten wielki święty jest jednym z tych, których Kościół chce, żeby był on czczony w sposób szczególnie uroczysty, żeby wierni, którzy często nie mają możliwości w środku tygodnia przychodzić na mszę świętą, mogli razem z Kościołem radować się tą wielką postacią. I zaprawdę mówi nam Pismo Święte, że nie było większego narodzonego z niewiasty niż święty Jan Chrzciciel. Oczywiście Pan Jezus został wyżej, ale on jako Bóg człowiek był zupełnie kimś wyjątkowym, był kimś, kto stał poza porządkiem, jaki kierował całą ludzkością. Natomiast pośród innych osób święty Jan Chrzciciel miał tę szczególną rolę, ten szczególny przywilej, że był poprzednikiem pańskim. Był tym, który przygotowywał już bezpośrednio ścieżki dla Chrystusa. Był tym, który pojawił się przed Chrystusem zaledwie pół roku. Dzisiejsze święto, narodzenie świętego Jana Chrzciciela, jest dokładnie pół roku przed świętem Bożego Narodzenia. Zaprawdę od samego początku, od czasu poczęcia świętego Jana, jest jego żywot nakierunkowany na służenie Chrystusowi, na przygotowywanie świata na przyjście Chrystusa. Jako syn świętej Elżbiety i kapłana Zachariasza był on krewniakiem Chrystusa, bo jego kuzynem jako taki znały się ich rodziny. Święta Elżbieta znała Najświętszą Marię Panną i losy tych dwóch niewiast były w szczególny sposób ze sobą złączone, bo obydwie miały szczególne rolę do wypełnienia w przygotowaniu się odkupienia rodzaju ludzkiego przez Chrystusa. Oczywiście Najświętsza Maria Panna miała tę rolę szczególną, natomiast Święta Elżbieta jako Matka Świętego Jana również w jakiś sposób była niewiastą dotkniętą przez szczególny przywilej. I to poczęcie, które stało się dziełem świętego Jana, jest też w pewien sposób takim dalekim echem poczęcia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nasz Pan Jezus Chrystus poczuł się oczywiście z niepokalanej w sposób szczególny, z Ducha Świętego. Natomiast święty Jan poprzez to, że jego matka była niepłodna, również w niej w pewien sposób poniekąd cudowny, mógł się poczuć, mógł wzrastać w łonie świętej Elżbiety. I uświęcenie, które stało się udziałem świętego Jana Chrzciciela już w łonie świętej Elżbiety, jest też szczególnego rodzaju. To jeszcze przed swoim narodzeniem, a więc w sposób wyjątkowy, stał się święty Jan Chrzciciel czysty, został oczyszczony z grzechu pierworodnego poprzez spotkanie się naszego Pana Jezusa Chrystusa, poprzez spotkanie tego, który został poczęty z łona w łonie dziewicy, Najświętszej Marii Panny, zawsze dziewicy. I to poczęcie, to uświęcenie świętego Jana oznaczało, że był on drugą osobą w Matce Najświętszej, która uzyskała odkupienie bezpośrednio od Chrystusa. Najświętsza Maria Panna w ten sposób, że mocą przyszłej zasługi Chrystusowej została w ogóle zachowana przez najmniejszy nadgrzechem, przed grzechem pierworodnym. Natomiast święta Elżbieta oczywiście miała grzech pierworodny, miała też zapewne jakieś grzechy lekkie, ale w jej łonie święty Jan został w sposób szczególnie oczyszczony jako człowiek, który co prawda miał grzech pierworodny, ale zaledwie będąc kilka miesięcy jeszcze w łonie Maryi, będąc zaledwie kilka miesięcy w łonie świętej Elżbiety, otrzymał odpuszczenie swoich grzechów. I to uczyniło go w sposób szczególny tym przewodnikiem, który przygotowywał świat, a szczególnie ówczesnych Żydów na przyjście Chrystusa. Jak wiemy, święty Jan Chrzciciel po swoim narodzeniu został, podobnie jak Chrystus, zresztą otrzymał imię prosto z nieba, tak jak imię Jezus pochodzi od Boga przez Archanioła Gabriela, również imię Jan zostało
zdradzone kapłanowi Zachariaszowi w czasie jego świątynnej służby, a więc to imię zostało mu wybrane przez samego Boga. Dalej święty Jan Chrzciciel wyszedł ze swojego domu i przebywał jako wielki pokutnik i człowiek modlitwy na pustyni. Wiemy, że pokuta, którą on czynił, była szczególnego rodzaju. Jego misja była, można powiedzieć, taką misją ostateczną, która przygotowywała również wielu pobożnych ówczesnych Żydów, żeby mogli pójść za Chrystusem. Wiemy, że wielu apostołów, zanim przyłączyło się do Chrystusa, było uczniami świętego Jana. Wiemy też, że święty Jan Chrzciciel dokonywał pewnego rodzaju chrztu, co było zapowiedzią przyszłego chrztu Jezusa Chrystusa. Ten chrzest był taką bardziej rytualną ablucją, podobnych do tych starotestamentalnych. Święty Jan był poniekąd ostatnim prorokiem Starego Testamentu i dlatego też wykonywał on ostatnie takie czynności, które przygotowywały świat na Chrystusa. Był on ostatnim prorokiem Starego Testamentu i jako ostatni prorok Starego Testamentu powitał w imieniu całego Starego Testamentu, w imieniu tysięcy lat, wielu pokoleń, które oczekiwały Mesjasza, uznał w Jezusie Chrystusie Mesjasza, na którego oczekiwał lud żydowski, lud izraelski. To więc to przygotowanie świętego Jana było szczególnego rodzaju, był on już bezpośrednim prekursorem poprzedzającym naszego Pana Jezusa Chrystusa. I te znamienne słowa, które znajdujemy w Piśmie Świętym, bo w świętym Janie, które wyobrażają jego ogromnego ducha pokutnego, jego oddalenie się całkowicie od świata, są dla nas wskazówką, jak wiele trzeba czynić, ażeby być zbawionym, jak wiele należy walczyć i modlić się, ażeby stać się godnymi naszego Pana Jezusa Chrystusa. Rzadko kto otrzymuje zdanie bycia tak wielkim pokutnikiem jak święty Jan Chrzciciel, ale każdy z nas musi bardzo surowo i sumiennie przygotowywać się na przyjście Chrystusa, żeby być Go godnym, ażeby być godnym przyjęcia Chrystusa do swojego ciała, by być godnym przyjęcia Chrystusa do swojej duszy, do swojego serca. Również śmierć świętego Jana Chrzciciela jest takim ostatecznym przygotowaniem się na przyjście Chrystusa. Święte to męczeństwo świętego Jana było przygotowaniem, było również obrazem przyszłej ofiary krzyżowej naszego Pana Jezusa Chrystusa. Pomimo to święty Jan nie jest czczony jako męczennik. Kolor szat liturgicznych jest biały czy też złoty. To znaczy, że nie jest on męczennikiem w sensie Nowego Testamentu, bo nie umarł jeszcze za Ewangelię, nie umarł jeszcze za Chrystusa w taki sposób, jak stało się to udziałem wielu męczenników w Nowym Testamencie. Dlatego też msza dzisiejsza, jeżeli nie byłaby odprawiana w niedzielę, nie miałaby kredo, ponieważ święty Jan nie umarł jeszcze dokładnie za tę wiarę Chrystusa. Dlatego przynależał on jeszcze do porządku starotestamentalnego, umarł przed ofiarą Chrystusa. Jednocześnie był tak bardzo blisko związany z Chrystusem, że stanowi jego osoba połączenie tych dwóch testamentów. Jest tym, który pożegnał Stary Testament i powitał Nowy. Pożegnał Stare Prawo i powitał Nowy. Jest zatem święty Jan Chrzciciel wielkim świętym, największym, można powiedzieć, świętym, bo który wstąpał przez te wszystkie wieki, jest świętym ogromnie uprzywilejowanym, dlatego też Kościół od samego praktycznie początku czcił świętego Jana Chrzciciela w sposób szczególny. Święty Augustyn wspomina świętego Jana Chrzciciela. Jest to też czas szczególny, dlatego że jest to okres początku lata, początku tego okresu roku, który symbolizuje pełnię żniw, pełnię obfitości, pełnię pokarmu. Tą pełnią jest oczywiście w sposób ostateczny, taki ostatni, można powiedzieć, oczywiście Chrystus wraz z Jego Ewangelią, wraz z Jego nauką. Święty Jan Chrzciciel uczy nas przede wszystkim tego, jak wiele trzeba pracować, jak ciężko trzeba walczyć, ażeby uzyskać Chrystusa, ażeby być Go godnym. Jak wielu rzeczy trzeba się wyzbyć. Święty Jan Chrzciciel, urodząc się w dobrze sytuowanej rodzinie, porzucił wszystko i mieszkał na pustyni, na pustkowiu, gdzie żywił się porządkami, gdzie
czyni wielkie dzieła pokuty, ażeby stać się godnym prekursorem Chrystusa, żeby stać się godnym naszego Pana Jezusa Chrystusa. Niech ten duch żarliwość świętego Jana, jak duch pokory, czystości, pokuty nas ożywia. Niech przygotuje nas święty Jan przez swoje stronnictwo na przyjście Chrystusa na Komunię Świętą. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus. Niepokalany sercem Maryi. Módl się za nami.